Witamy serdecznie wszystkich potencjalnych niebieskich pielgrzymów. Mam na imię Marcin, moja żona Kasia, nasza córeczka Maja. Z racji tego, iż byliśmy na pielgrzymce już 10 razy, tym razem z naszą córką, chcieliśmy Wam trochę poopowiadać, jak to jest na takiej pielgrzymce. Wielu ludzi pyta się, pierwsze pytanie w ogóle, po co iść na pielgrzymkę? Można w tym czasie wyjechać sobie na wakacje z rodziną, nie wiem, gdzieś tam do ciepłych krajów, w morze, ale dla nas w zasadzie każde planowanie tego okresu wakacyjnego zaczyna się od tego, żeby załatwić sobie urlop w sierpniu. Nie wyobrażamy sobie żadnego innego sposobu spędzenia tego czasu konkretnie w sierpniu, żeby nie pójść z grupą niebieską na pielgrzymkę. No, powód jest bardzo prosty, bo to jest najlepszy czas. Najlepszy czas w naszym życiu, najlepszy czas w roku. Na pielgrzymce poznaliśmy masę wspaniałych ludzi. Tych, którzy z nami pielgrzymowali, tych, którzy nas gościli. To jest właśnie niesamowite, jak wszyscy na pielgrzymce jesteśmy równi. Nieważne, czy ktoś jest normalnym w życiu biznesmenem, czy studentem, czy uczniem w podstawówce. Jesteśmy jak jedna wielka rodzina. To chyba charakteryzuje naszą grupę, chociaż nie byliśmy żadną inną grupą, ale coś do tej grupy naszej nas ciągnie, że w momencie, kiedy rozwiązuje się nasza pielgrzymka tego 12 sierpnia, my już planujemy wyruszenie z naszą grupą w przyszłym roku. W naszym życiu matka boska była zawsze ważna i jakoś nawet jak jeszcze nie byliśmy ze sobą, to widzieliśmy takie jakby, że być może w przyszłości coś między nami może zaistnieć właśnie z tego względu. I uczestnicząc właśnie w każdej tej grupie, po kolei jakby tak zbliżaliśmy się do siebie jako osoby, jako osobowości. Ja kiedyś usłyszałam takie mądre zdanie, że chcesz poznać człowieka, nawiasz go na pielgrzymce. I rzeczywiście tak jest. Można poznać nie tylko siebie dogłębnie, ale też drugiego człowieka, zobaczyć, czy można mu ufać, czy można na nim polegać. Może to być takie sprawdzenie. I w naszym przypadku to się wszystko sprawdziło. Matka Boska czuwa nad nami, czuwa do dzisiaj. Marcin się na pielgrzymce, znaczy na końcu pielgrzymki pod obrazem Matki Boskiej oświadczył na samej jasnej górze, także było to dla mnie duże zaskoczenie, ale no... Maria radość naprawdę, no i wzięliśmy ślub. Ten przebył na świat Maja i sobie postanowiliśmy, że też będziemy cały czas w miarę możliwości uczestniczyć w pielgrzymkach. No i tamte roku Maja się udało, miała tam na ten czas 10 miesięcy. W tym roku również planujemy pielgrzymkę, też w maju. Mam nadzieję, że Pan Bóg nam to pozwoli, bo to naprawdę, tak jak Marcin mówił, że to jest niezwykły czas, to jest dla nas naprawdę czas, którego nie da się innym czasem zupełnie porównać. Oprócz tej atmosfery na pielgrzymce można poznać dobroć innych ludzi, też jakby od siebie coś dać, zanieść te wszystkie modlitwy tych ludzi, którzy nas przyjmują. Warto też wspomnieć, że pielgrzymka to nie tylko ten cały trud. Oczywiście on jest, nie da się ukryć, że nogi bolą coraz bardziej z każdym kilometrem, że się nie chce wstawać rano, wyruszać codziennie, ale pielgrzymka to też wielka radość naprawdę, bo na trasie często jest bardzo wesoło. Chyba z samej takiej radości, że każdy zbliża się coraz bardziej do domu matki. To jest chyba taka największa radość wszystkich. I każdy zostawia jakieś swoje codzienne życie, codzienne problemy za sobą i kroczy do naszej matki. To jest najważniejsze. My z Marcinem od lat już się angażujemy. Ja osobiście kiedyś zostałam wciągnięta przez starszą koleżankę śpiewającą do właśnie grupy jakoni muzycznej. No i tak już zostało. Zaczęłam śpiewać, kroczyć z mikrofonem. To mi daje jeszcze większego powera, wyjątkowo, bo napędza mnie, tak powiem, też w tych właśnie chwilach trudności, że mogę coś w siebie, mimo że mi też jest ciężko, bolą mnie nogi i tak dalej, często pogoda nie dopisuje, mogę coś od siebie dać innym ludziom. Dla nas pielgrzymka zaczyna się też troszeczkę wcześniej niż tego 4 sierpnia. Staramy się trochę pomagać organizacyjnie naszym ojcom tutaj, żeby jakoś im ułatwić sprawę, pomóc naszym doświadczeniem. Oni teoretycznie też pielgrzymowali z innymi grupami, ale nasza grupa jest dosyć specyficzna. Mamy jakieś tam swoje odgórne zasady, których ich tam uczymy. Oni wprowadzają nam swoje, podpowiadają nam, jak to było w innych grupach. Ja osobiście jestem porządkowym na trasie, także można też
wiele ciekawych przygód doznać z uciążliwymi kierowcami. Niektórzy nas pozdrawiają, niektórzy nie pozdrawiają. Także serdecznie Was zapraszamy na pielgrzymkę tegoroczną. My będziemy, czy będzie padać, czy będzie słońce, nie wiem. Mamy nadzieję, że z dzieckiem. No i do zobaczenia w katedrze.